Cześć dziewczyny, słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik dla Was trochę na życzenie, ponieważ pamiętam, że pod jednym z filmów o pielęgnacji włosów prosiłyście o takie nagranie z olejowaniem. I ja właśnie za to olejowanie teraz się zabieram, więc pomyślałam sobie, że je dla Was uwiecznię. A moje włosy przez weekend w trakcie nagrań przeszły po prostu koszmar w postaci nakładania na nie nieziemskich ilości lakieru do włosów 2 dni pod rząd. Ja naprawdę na co dzień nie używam w ogóle lakieru i jakichś takich środków do stylizacji bardzo, bardzo mało. Ja w ogóle tego lakieru nie mogłam, dziewczyny, naprawdę wymyć z włosów. To jest mój drugi dzień, kiedy jakby olejuję i myję włosy 2 razy pod rząd. Lakier dostaje bana ode mnie do końca mojego życia już teraz. Muszę się naprawdę go wystrzegać. Ja wiedziałam, że to nie jest dobra rzecz, ale naprawdę nie mogę z tymi włosami teraz dojść do ładu, więc mam nadzieję, że już kolejny raz takiego olejowania trochę jeszcze pomoże. I tak. To jest to właśnie. Tak wyglądają włosy po lakierowaniu. Nie polecam. Lakier to zło. Ale jedziemy. Teraz pokażę Wam, czego używam i jakie olejki idą u mnie na jakie części włosów i skalp. Więc tak, po pierwsze mam koszulkę. To jest zwykła, wymięta, czarna koszulka, którą mogę ubrudzić trochę tym olejem. To mi się zdarza. Ja się zawsze wszystkim zaciapię. Zaczynam od olejku z korzenia łopianu z ziołami. To jest ten olej Nami, o którym Wam pisałam wiele, wiele razy. I to jest taki olej, od którego ja zawsze zaczynam, bo on idzie u mnie po prostu na skórę głowy. I ja sobie tutaj po prostu jakby rozdzielam te włosy na pół i po prostu aplikuję ten olej, jakby wiecie, miejsce przy miejscu. Oczywiście ja to tak naprawdę zwykle, wiecie, robię do lustra i tutaj mogę tak idealnie tego nie widzieć, ale zobaczymy, może to jakoś damy radę. Ja też wcześniej wykonałam masaż skóry głowy po to, żeby ten olejek właśnie zadziałał trochę lepiej i ja go wzbogacam o ten olejek cynamonowy, o którym Wam tam opowiadałam w tym filmie o przyspieszaniu porostu. Jeśli jeszcze nie widziałyście, to możecie sobie go zobaczyć. Popełniam ten błąd i muszę Wam powiedzieć, że też mi się to zdarza, że po prostu najczęściej albo kiedy nie mam jakoś czasu ani natchnienia, ani po prostu mi się nie chce, to nakładam ten olej gdzieś tutaj, wiecie, na środku i po bokach, tam gdzie najbardziej zależy mi na wzroście, ale jak już tutaj jakoś tam wchodzę w rolę eksperta, to się postaram i nałożę jeszcze z tyłu. Nie, czasem tego nie robię tak naprawdę, ale jakby tutaj z przodu i na górze też jakby gdzie te włosy nam się naturalnie w sumie czasem przerzedzają w trakcie życia, to warto sobie taki olejek nałożyć. Ja jeszcze robię tak, że tutaj jakby z tyłu wykonuję taki masaż, mając ten olej na opuszkach. I to jest taka bardzo ekspresowa wersja. Ja jakoś tak nad tym olejem akurat się bardzo nie modlę. I teraz przechodzę do tych olejków nakładanych na długości. Ja używam 3 rzeczy. I tutaj mam olej lniany w tej buteleczce, który tutaj już jest wymieszany z tym olejem kameliowym, o którym Wam też opowiadałam. Widziałabym, że 70% tego oleju lnianego i 30% oleju kameliowego. Ja trzymam je po prostu w lodówce. I to jest taka pierwsza rzecz, która u mnie leci na same końcówki, więc ja nalewam sobie trochę tego oleju na dłoń. Ponieważ zwykle to robię w łazience, to jakoś ewentualnie wszystko, co mi opadnie, mogę sobie powycierać. Ale widzicie, jakby same końcówki zanurzam po prostu w tym oleju, tak żeby one go wyssały bardzo delikatnie. I tak sobie dłońmi po prostu ten olejek do góry delikatnie rozprowadzam. Ja zaraz będę jeszcze wszystko wyczesywać, więc zobaczycie. I znowu wylewam olej. I nakładam go też na tył włosu. I ja muszę na to akurat uważać, bo zauważyłam, że bardzo, bardzo często zdarzało mi się na początku robić tak, że ten olejek tutaj między, wiecie, tutaj do tych włosów z tyłu po prostu nie docierał. Ja też bardzo często te włosy przed olejowaniem rozczesuję jeszcze tak bardzo dokładnie i wtedy faktycznie też ten olej łatwiej równo na włosach rozprowadzić, ale teraz jeszcze będziemy nad tym pracować. I to jest w sumie taka ilość oleju lnianego, jaką nakładam na włosy. I przechodzę do następnego produktu, to jest ten ajurwedyjski olejek Amla do włosów zorientany. I ten też wyciskam na dłoń. On jest taki już zupełnie ciemny. Nie pokażę Wam, bo mi się wyleje. Ale też jakby rozprowadzam go tym razem już od góry i tutaj jakby też masuję trochę te włosy przy skórze głowy, bo też chcę, żeby ten olejek tam akurat dotarł. On też bardzo fajnie działa na wzrost. I znowu wylewam, rozcieram i rozprowadzam.
Pamiętam, że kiedyś w ogóle znalazłam na YouTubie taki filmik z ekstremalnym olejowaniem z Indii. Może uda mi się go odnaleźć znowu i Wam go pokażę, gdzie pan po prostu na włosy dziewczyny wylewał litry, miałam wrażenie, tego oleju. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Do takiego stopnia, kiedy te włosy były po prostu całe, wręcz mokre od oleju. Ja nie używam aż tak dużej ilości i też wydaje mi się, że nie jest to konieczne. Potem właśnie delikatnie te włosy rozczesuję sobie szczotką, tak żeby się upewnić, że ten olej dotarł naprawdę już wszędzie. I jak widzicie teraz, tutaj widać, że te włosy są już bardzo równo tym olejem pokryte. I to jest taka ilość, która mi jakby najzupełniej wystarczy. Nie wiem, czy to z tego czesania chyba się zrobi jakieś ASMR najpewniej. Ja bardzo lubię filmiki z czesaniem włosów, uwielbiam filmiki fryzjerskie, to jest mój ulubiony rodzaj takich filmów. I zawsze też, kiedy widzę, że ktoś kogoś czesze, albo ktoś kogoś kizia-mizia po włosach, to ja w ogóle mam dreszcze koleżankami. Bardzo często robimy sobie jakieś warkocze, jakieś fryzury, tego typu rzeczy, tylko po to, żeby po prostu tymi włosami się jakoś pobawić. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale to jest naprawdę ekstra. Okej, no i to już tyle. Ja sobie teraz ten olej na włosach zostawię tak naprawdę, myślę, że przez 2-3 godzinki, w trakcie których będę tutaj coś w domu robić sobie. A później te włosy umyję, ale zanim to zrobię, nałożę na sam jakby koniec, może na takie ostatnie pół godziny, ostatnią godzinkę, odrobinkę nafty. O taki filmik z naftą też prosiłyście, więc może jeszcze teraz troszkę o tym opowiem. Ja bardzo lubię naftę kosmetyczną na włosy, stosuję ją od wielu, wielu lat, ale z naftą trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać, ponieważ tutaj łatwo przesadzić i łatwo jest nałożyć ilość, która później będzie dla nas bardzo trudna do zmycia, która sprawi, że potem włosy będą jakby, wiecie, takie pozlepione, obciążone, tłuste, bez życia i będą wyglądać bardzo, bardzo źle. I nafta faktycznie potrafi bardzo ładnie włosy wygładzić i nabłyszczyć i myślę, że na wielu rodzajach włosów taka aplikacja tego produktu naprawdę ma sens. Z tym, że ja lubię dodawać odrobinę nafty po olejowaniu. Nigdy nie nakładam nafty najpierw, ponieważ wtedy działanie olejów będzie o wiele, wiele słabsze. Nie mieszam tak naprawdę też od początku nafty z olejami, nakładam ją dopiero pod koniec. Zdarza mi się też nakładać naftę solo, jeśli akurat nie stosuję żadnych pielęgnacyjnych olejków i faktycznie trzeba bardzo, bardzo uważać na ilość, więc ja wylewam sobie na dłoń tej nafty naprawdę dosłownie parę kropelek i bardzo dokładnie rozcieram na dłoniach w ten sposób. I takimi łapkami w nafcie zaczynam delikatnie rozprowadzać ten produkt na włosach i tak naprawdę raczej na końcach niż jakby, wiecie, na całych włosów. Nie wylewam, broń Boże, nafty na włosy, nie nakładam jej naprawdę bardzo dużo. To jest u mnie zawsze taka bardzo minimalna ilość. No i teraz zepsułam, bo nałożyłam ją od razu, ale już nie będę czekać, nie chciałam z tym czekać, bo po prostu światło by mi się skończyło. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o tą naftę, to naprawdę uważajcie z ilością i tutaj naprawdę wydaje mi się, że im mniej, tym lepiej. Naprawdę taka niewielka ilość jest o wiele, wiele lepsza. Nafta potrafi być bardzo, bardzo problematyczna w zmywaniu, potem trzeba to robić wiele razy szamponem. Mi zdarza się naprawdę tak bardzo często wymywać oleje samymi odżywkami na moich włosach. To ma miejsce zwykle wtedy, kiedy tych olejków stosuję trochę mniej niż teraz i to olejowanie jest u mnie takie bardziej wtedy delikatne i tego produktu jakby leję na te włosy trochę mniej. Natomiast zawsze, kiedy stosuję naftę, to sięgam jednak po szampon przy zmywaniu tego połączenia nafty z olejkami. Ale kurczę, moje włosy, powiem Wam, że naprawdę naftę lubią i potem to wygląda bardzo, bardzo fajnie, więc generalnie polecam. Myślę, że warto eksperymentować. Jeśli macie włosy podobne do moich, czyli wiecie, takie wysokoporowate, puszące się, kręcone druty, to polecam. Można jakoś tą naftę sobie delikatnie do pielęgnacji dodawać i myślę, że tutaj możemy tylko na tym zyskać. Jeszcze jedna ważna rzecz, tak naprawdę ja nie chodzę z tymi włosami rozpuszczonymi po olejowaniu, chociaż czasem mi się też zdarza. Najczęściej po prostu zwijam je w ślimaczka albo wiecie, w taki jakby tutaj messy bun, tak,
na kurze głowy i po prostu tak sobie z nimi chodzę. Ale teraz no, chciałam, żebyście zobaczyły też po prostu ile tego olejku jakby na moich włosach jest. Wydaje mi się, że dla każdego ta ilość może być trochę inna. Jedne włosy wolą takie subtelniejsze olejowanie, na inne możemy wylewać jakby tego oleju trochę więcej. Piszcie, jak to jest u Was. Ja już uwieczniałam dla Was moje olejowanie, więc jestem ciekawa, jak Wy to robicie, jakie są Wasze ulubione olejki i co Wam pomaga. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Dziękuję ślicznie za wszystkie subskrypcje i za wszystkie lajki. Widzimy się niedługo w następnym filmie. Buziaczki, pa, pa!